Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj opowiem Wam o iloczynie rozpuszczalności. Iloczyn rozpuszczalności to jest takie pojęcie, które będziemy odnosić głównie do soli trudno rozpuszczalnych w wodzie. Tutaj mamy przykład właśnie takiego BSO4, którego jak pamiętacie raczej przy potem rozpisywaniu tej reakcji na jony nie rozpisujemy właśnie tego osadu na BA2 i SO4 2 minus, tylko zapisujemy go razem. Możemy więc stwierdzić, że takie BSA4 w ogóle się nie rozpuszcza w wodzie. Jednakże rozpuszcza się ono, tylko że w bardzo niewielkim stopniu. I tutaj mamy właśnie zapisaną taką reakcję. Jest to reakcja oczywiście odwracalna, której równowaga jest przesunięta bardzo silnie w stronę lewą. Czyli właśnie w stronę tego osadu. I z tego możemy sobie zapisać taką stałą równowagi, tutaj zwaną iloczynem jonowym, właśnie dla słabych elektrolitów. Gdzie właśnie pomijamy ten osad, ponieważ jego stężenie się praktycznie zmienia, czyli Tutaj w tym przypadku to będzie stężenie z BA do strazy razy stężenie z SO4, 2-. Jakby co ten jalczynienowy ma takie same zasady jak stała równowagi, tak, czyli do, podnosimy do potęg, jeśli mamy takie coś w stychiometrii. A natomiast tutaj mamy oczywiście 1 do 1, więc nie musimy. Jak się można domyślić, ten BASO4, skoro rozpuszcza się w wodzie, to oczywiście może on tworzyć roztwory nasycone, i nasycone. No i gdy mamy ten roztwór nasycony, to on ma właśnie jakiś ten swój iloczyn jonowy, czyli maksymalne stężenie tych jonów. I taki iloczyn jonowy w tym nasyconym roztworze elektrolitu to jest właśnie iloczyn rozpuszczalności. I im wyższy ten iloczyn rozpuszczalności, tym wyższa rozpuszczalność danej soli. I co jest ważne, te jony nie muszą też pochodzić tylko i wyłącznie z tej soli. Można by też na przykład w tym momencie dodać do tego innej soli, do takiego roztworu, na przykład soli Na2SO4, która jest rozpuszczalna. I w tym momencie nam się zwiększy stężenie OCO4 2-. To oczywiście wpłynie nam na rozpuszczalność tej soli, ponieważ jak dobrze wiecie, skoro dodamy produkty jakiegoś reakcji dla reakcji odwracalnej, to przesuniemy równowagę w stronę lewą, czyli wzrośnie nam stężenie substratów. I to jest tak zwany efekt wspólnego jonu. Tak, czyli na ten jonowy wpływają też jony pochodzące z innych substancji też w danym roztworze. Przejdźmy sobie od razu do zadań. Do 500 cm wody wprowadzono 0,0023 g BASO4. Ustal, czy ta sól rozpuści się całkowicie, gdy KSO będzie 1,08 razy 10 do minus -10. Możemy sobie rozpieć te reakcje. BASO4 nam decyduje na BA2 i SO42. To takie mamy KSO. No i na to KSO będą nam wpływały stężenia BA2 i SO42. No teraz musimy obliczyć sobie, jakie mamy stężenie tych, tego BSA 4 w ogóle na początek. To oczywiście obliczamy sobie masę molową. To jest taka masa 233. No i na objętość 500 cm3, no to, no to będzie oczywiście pół, pół decymatra scienego. teraz musimy określić sobie stężenie molowe. Najpierw oczywiście obliczamy ilość moli tego BSA 4, z tej proporcji. Wychodzi nam tyle moli tego osadu. Następnie stężenie molowe wychodzi nam takie, i z tego stężenia molowego BSO4 możemy przyjąć, że z tej reakcji, skoro mamy tyle, mamy 1 mol BSO4, to on decyduje nam na 1 jon BA2 i 1 mol SO42. Czyli przyjmując, że to BSO4 nam będzie decydowało w 100%, to maksymalne stężenie BA2 i SO42 będą wynosić właśnie tyle. Czyli to będzie. A, BA2 razy SO4 2 minus, a więc stężenie BA2 i stężenie SO4 2 minus, to będzie to stężenie podniesione do kwadratu i wychodzi nam ono 3,9 razy 10 do minus 10. Teraz musimy sobie to porównać właśnie z naszą, z naszą KSO, czyli z ilością rozpuszczalności. Jeśli to będzie mniejsze od ilością rozpuszczalności, to będzie się rozpuszczać całkowicie. Jeśli będzie wyższe, no to będziemy mieli też osad. Tak więc 3,9 razy 10 10 jest większy od 1,08 razy 10 do minus 10. A więc ta sól nie rozpuści nam się całkowicie. Kolejne zadanie. Jaki jest oczy rozpuszczalności soli J srebra 1? Jeśli stężenie molowe następnego roztworu tej soli wynosi 9,23 razy 10 do minus 9 mol na no Znowu zapisujemy sobie reakcję. To będzie AGI. Dostajemy nam AG plus i I minus a więc równanie na KSO to będzie AG plus razy I minus. A więc jeśli stężenie molowe tej soli będzie wynosiło tyle, to też tyle będzie, będą wynosić stężenia molowe tych jonów. A więc ponosimy je sobie do kwadratu. I wychodzi nam, że te stężenia pomnożone ze siebie wynoszą tyle, a, a są to stężenia roztworzone nasyconym, tak więc takie będzie KSO tej soli. Czyli 8,52 razy 10 do minus 17. Jest to nie zadanie Oblicz czy wytrąci się osad po zmieszaniu równych objętości roztworów siarczanu 6 chromu 3 i azotanu 5 ołowiu 2 o stężeniu molowym 0,0001 0001 molącym każdy i doczyn rozprzszości siarczanu 6 ołowiu 2, 2 wynosi 253 razy 10 do minus 8. A więc mieszamy jakieś dwa roztwory różnych soli Staje nam 6, ołowiu, który jest trudno rozpuszczalną solą. I musimy stwierdzić, czy, ten, czy ta sól nam się wytrąci jako osad. No więc zapisujemy sobie najpierw tą reakcję, żeby mieć jakiś pogląd na to. No oczywiście też to wyrównujemy. No i to jest ta nasza sól, która może być osadem. Ale te współczynniki, aby co nie są jakieś ważne, najważniejsze jest wypisanie sobie reakcji dysocjacji tej soli. Czyli PBSO4 nam dysocjuje na PB2 i to 42 I tak naprawdę te właśnie stężenia tych, tych jonów są najważniejsze ponieważ one będą nam brały udział w reakcji, to więc o no, odpowiadają Pb2 i SO4 2. Minus. A więc musimy sobie obliczyć stężenie tych jonów, czyli z soli, które podali, podaliśmy na początku. Ich stężenie molowe każdego, każdej z tej soli wynosiło 0,001 mol 3 ale zmniejszyliśmy równe objętości, czyli rozśnieżyliśmy je dwukrotnie, a więc. Stężenie molowe, po zmieszaniu to będzie 0, 0,005 mol na cm Każdej z tej soli. Teraz każda ta sól nam dysocjuje Ta sól nam dyslocjuje na CR3, so 42 2-, a ta na PB2, ono 3 Zapisujemy sobie to i, wiem, i widzimy, że, tutaj, że ta sól nam dyslocjuje z jednego mola na 3 mole SO4, 2-, a ta z jednego mola PBNO3 na 1 mol PB2. Tak więc z tego możemy sobie przyczynić stężenia molowe. Skoro tutaj z 1 powstaje nam 3, to stężenie molowe SO42- będzie 3-krotnie większe. A więc będzie to 0,00015 mol I tak samo tutaj będzie 1, z 1 do 1, a więc to stężenie będzie wynosiło tyle samo. Więc mamy takie stężenia tych jonów PB2+, i SO42-. Teraz liczymy sobie ten iloczyn jonowy. I wychodzi nam on tyle 7,5 razy 10 do minus 9 i teraz porównujemy sobie znowu to z KSO. No i więc 7,5 razy 10 do minus 9 i 2,258 razy 10 do minus 8. No wiadomo, że jeśli to porównajmy 10 do minus 8 i 10 do minus 9, to, to to będzie mniejsze. Czyli ten iloczyn będzie mniejszy od KSO, a więc nasz osad się nie wytrąci.